Adam Bysiek, kłaniam się nisko, to jest Rozmowa Dnia. Dziś Państwa i moim gościem na naszej antenie na żywo będzie dziennikarz, publicysta, ale też współautor bardzo ważnej książki Oczami Homo, Mariusz Gzyl. Proszę koniecznie z nami zostać. Mariusz Gzyl dziś na antenie News 24, to jest Rozmowa Dnia. Adam Bysiek, witam i zapraszamy. Czas porozmawiać o tym, co ważne, bo wybory za pasem, a na księgarskich półkach za kilka chwil. Na moment pojawi się bardzo ważna pozycja Oczami Homo Izabeli Basińskiej. Mariusz, dzień dobry, witam. Dzień dobry, Adam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Posługując się retoryką Prawa i Sprawiedliwości, spytałbym, o czym jest ta książka, ale jako, że każdy z nas wie, że osoby LGBT to nie ideologia, a ludzie, zapytam, o kim jest ta pozycja? To jest, tak jak wspomniałeś, opowieść autobiograficzna. Wiele miesięcy temu zgłosiła się do mnie Izabela. Izabela, która była życiowo bardzo połamana. Izabela, która miała całą masę odręcznych zapisków z tego, co przeżyła. Izabela, która musiała swoje życie ratować długomiesięczną, wielomiesięczną terapią. Między innymi Izabela, która... No, w tym wszystkim próbowała się odnaleźć i która w końcu swoje życie odnalazła niestety na emigracji, niestety w Wielkiej Brytanii, dokąd można powiedzieć, musiała po prostu uciekać, żeby wyjść z tego polskiego kołtuństwa, z tego polskiego grajdołka. Ona mieszkała na takiej bardzo głębokiej prowincji, typu tam kilka kominów na krzyż, talerz Polsatu i faceci w podkoszulkach z dużym wcięciem, do tego jakiś tani alkohol. I to było lokalne życie, więc jak się domyślasz, ona też stała się tam lokalną atrakcją, chociaż w złym tego słowa znaczeniu. Koniec końców, po to, by ułożyć sobie normalne życie, musiała po prostu wyemigrować. Podziwiam ją i bardzo szanuję za to, że zaczęła naprawdę wszystko od początku. Wyobraź sobie, że wylądowała w Londynie bez znajomości języka. Tu z zawodu była ratowniczką medyczną, tam przebranżowiła się kompletnie. Zdała prawo jazdy na double-deckery, na te piętrowe autobusy i dzisiaj powozi właśnie po Londynie i okolicach takim wielkim autobusem, a przy okazji właśnie starając się zebrać te wszystkie swoje myśli do kupy na tyle, by przekazać je innym ku przestrodze przede wszystkim, bo to jest książka dla rodziców między innymi. A czy to też forma przestrogi przed Polską i tym, jaka ci sytuacja spotyka osoby nieheteronormatywne, osoby LGBTQ+, to jest przestroga? Tak, tak, tak. Treść tej książki wypełniają właśnie tego typu sytuacje, tego typu przestrogi. Jest tam cała masa relacji osób, które powziąwszy informację, że Iza przygotowuje wszystko w formie książki, żeby to zebrać do kupy, same się zgłaszały, same przysyłały własne opisy tego, co je spotkało. Jak wiemy, to nie jest tylko kwestia zwykłego hejtu, ale to jest kwestia takiej presji środowiskowej, takiej presji rodzinnej, która może skończyć się nawet samobójczą śmiercią, co wcale nie jest w Polsce takim wyjątkiem. Po prostu mało się o tym mówi, mało się dochodzi do tego, dlaczego ktoś skoczył pod wagon metra na przykład. Chociażby dziewczynki Milo, która skoczyła z mostu Świętokrzyskiego, tak, jest bardzo jaskrawym i znacznym przykładem na to, z czym dziś spotykają się osoby, które chcą być sobą, będąc sobą w Polsce. Mało tego, one chcą być sobą w Polsce, ale tu cały czas dominuje to średniowieczne myślenie, bo Iza też przez to przeszła. Ale my cię wyleczymy. Ale czy ono jest, no pamiętasz, Lew Starowicz chciał leczyć gejów prądem, impulsami. Nie tyle chciał, co była wtedy taka, że tak powiem, technologia medyczna, tak, bo... Leczenie prądem było stosowane również w innych wypadkach i te elektrowstrząsy nawet do dzisiaj występują. Jak się bardzo uprzesz, to one są po dziś dzień. Natomiast tutaj dużo Iza napisała również o tych terapiach konwersyjnych stosowanych i popieranych przez Kościół i różne tam stowarzyszenia, które działają przy kościołach. I wiele osób, które właśnie zostały złamane w ten sposób, bo to są historie ludzi dzisiaj bardzo dojrzałych, którzy przeszli tego typu historie i którzy, nie wiem, odnaleźli swoją tożsamość w 40 roku życia, zmuszano ich do bycia heterykami, tak, przez całe życie. To było życie nieszczęśliwe i to nie była kwestia nawet już wyjścia z szafy, ale kwestia tego, żeby sobie poradzić z samym sobą, kim ja tak naprawdę jestem, tak? Bo nie potrafili podejść z dystansu do tego, czego oczekuję, czy jaki nacisk wywiera na nich środowisko. To są, Adam, tysiące ludzkich tragedii, to nie są żarty. Mało tego, to są sytuacje, w których ci ludzie udają przez lata heteryków,
czy też żyją w heteroseksualnym związku. Bo się boją konsekwencji pewnego wyzwolenia. Tak, jest. Mariusz, jedno pytanie. Czy data publikacji książki Oczami Homo, która no, trochę zlewa się z kalendarzem wyborczym, jest celowa? Myślisz, że ta pozycja, ta książka no, przebiegunuje trochę podejście polityków, chociażby PiSu do osób tęczowych, do osób LGBT, do dziś nazywanych przez nich skrupulatnie ideologią, sam prezydent no, tak niestety, stwierdził. Czy to jest taka szansa? Ja uważam, że w tej chwili, skoro Donald Tusk, który był najpierw za aborcją, bo takie były dokumenty programowe Kongresu Liberalno-Demokratycznego, nie wiem, czy ktoś jeszcze tę partię pamięta, potem był przeciwko aborcji i wziął ślub tuż przed wyborami, katolicki, kościelny, ze swoją dawno używaną żoną, tak, cywilnie. Po cywilnemu to robili, teraz robią to po katolicku. Teraz jest przeciwko zabieraniu kobietom wolności, więc pytanie jeszcze, jakiej wolty dokona przed wyborami. Sporo piszemy również nie tylko o PiSie, ale również o zachowaniach polityków Platformy Obywatelskiej, w tym także o słynnej deklaracji warszawskiej LGBT, która pozostała tak naprawdę stosem martwych zapisów i gdzie organizacje LGBT same zaczęły się z tego wycofywać, bo ile można całować klamkę w Urzędzie Miasta po to, by poprosić o realizację punktów z tej A z czego dziś twoim zdaniem jako dziennikarza, ale też współautora tej pozycji wynika ta niechęć do pewnego określenia się na pewnym poziomie refleksji? Mam na myśli powiedzenie tak, nasza partia jest za tym, by uznać nie tylko małżeństwa jednopłciowe za normalne związki, ale też no, nadać te prawa, którym PiS zabrał tym osobom, po to, by mogły w Polsce czuć się bezpiecznie nie tylko w Warszawie na Placu Zbawiciela, ale też właśnie jak mówiłeś, w każdej mniejszej miejscowości, gdzie jak powiedziałeś sam, jest kilka kominów. Dziś tam nie jest Białystok, przykład tego, co tam się wydarzyło, jest bardzo jaskrawy. Pytanie, czy ta książka może być receptą, jakąś antidotum na to, by w Polsce te osoby czuły się bezpiecznie i co najważniejsze, normalnie? Wiesz co, może być antidotum, bo tak jak powiedziałem już wcześniej, to jest w dużej mierze książka kierowana do rodziców, do opiekunów, do przyjaciół, do ludzi, którzy być może zdobędą się po tej fascynującej lekturze, bardzo często wstrząsającej, na to, by wreszcie samemu zacząć myśleć, a nie dawać sobie wciskać tylko te wszystkie kity, które płyną, nie wiem, z mainstreamowych mediów, w tym tych mediów opanowanych, prawda, przez partię rządzącą. I temu ma służyć ta książka i temu ma służyć to, że to nie jest Iza działaczka, aktywistka, tylko że to jest Izabela, człowiek. Mający emocje, normalny uczucia. Człowiek, pierwszy, lepszy, przepraszam Iza, ale pierwszy, lepszy w kategorii, że to może być każdy z nas, wzięty prosto z ulicy, a takich ludzi, którzy nie zdecydowali się na opisanie swoich przeżyć, są tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy. I to ma być przede wszystkim takim głównym czynnikiem, który zmotywuje innych już nawet nie do działania, Adam, tylko do myślenia, bo to, czego nam brakuje, to jest myślenie. To, czego nam brakuje, to jest rzetelna edukacja. Te podręczniki, które w tej chwili się ukazują, gdzie rodzina to jest facet, to jest kobieta i to jest przynajmniej syn i przynajmniej córka. To jest normalna rodzina według podręczników i to takich z klas, nie wiem, 1-3. Dzieci nie uczą się tego, że rodzina może być złożona z matki samotnie wychowującej dziecko, z ojca samotnie wychowującej dziecko albo przez dwie kobiety wychowujące dziecko. Istnieje podręcznik do historii teraźniejszości autorstwa profesora Roszkowskiego. No tak, ale jak pamiętasz, tam były już afery wcześniej, jeszcze za czasów Platformy, z tego co pamiętam, bo w książce był rysunek Szkota i nawet do tego się doczepiono, że nie można publikować wizerunku mężczyzny w spódnicy. To są tego typu paranoje. To są tego typu paranoje, że w takim podręczniku uczy się dzieci tego, co to jest normalna rodzina. A co to jest norma, można by zapytać, prawda? Dla nas normą, jak się obejrzymy wokół, są rodziny, które są bardzo często niepełne, bo taka jest współczesna rzeczywistość. Tu nadal wbija się dzieciom bzdury. Tu nadal w tych podręcznikach jest coś, co ja nazwałbym wprost segregacją rasową, gdzie jest pokazywanie ludzi innych niż rasa biała, prawda, z jakimś takim, o zobacz, taka ciekawostka. To jest coś nieprawdopodobnego. A pytanie jest kolejne takie, samobójstwa, ksenofobia, rasizm, brak tolerancji i przede wszystkim, raz już powiem, samobójstwa, czyli śmierć zwykłych ludzi. Może to dzisiaj odstrasza osoby, które się jeszcze ukrywają przed dokonywaniem coming outu? Może w tym jest źródło problemu? Być może tak. Dlatego też jeszcze bardziej się cieszę, że wstęp popełnił Jerzy Andrzej Masłowski.
gej, który wyszedł z szafy 40 lat temu w wieku lat 16. Tak? Państwo pamiętają i znają zapewne Andrzeja, bo on jest autorem wielu piosenek gwiazd polskiej rozrywki, Ewy Demarczyk i innych. Natomiast Andrzej stwierdził w pierwszej klasie liceum w latach 80., że on nie będzie niczego udawał, nie będzie niczego, po prostu nie będzie odgrywał roli w chłopca heteryka w okresie dojrzewania, bo po prostu go to wkurza. Mało jest ludzi, którzy mają na tyle charakteru i na tyle odwagi, żeby coś takiego zrobić. Przypomnę, to było w latach 80. Andrzej pisze o tym, że teraz jest gorzej. Jeszcze jest Jerzy Nasierowski, nie zapominajmy o tym. No, jest Nasierowski, natomiast Nasierowski swoją sławę osiągnął w inny sposób, prawda? Niż przy pomocy. On nie wychodził z szafy, on wchodził do szaf obcych ludzi, gdzie kradł klucze, prawda, wielu znanych osób i zdejmował różne ciekawe pamiątki. Ale to jest tym starszym głosem chociażby osób LGBTQ+. Mariusz, kolejne pytanie. Odbiję w innym kierunku, ale też związane stricte z twoją pozycją. Czy twoim zdaniem eliminacja, posługując się retoryką Prawa i Sprawiedliwości Jacka Kurskiego z fotela prezesa Telewizji Polskiej, twoim zdaniem jako dziennikarza sprawi, że no, w tej telewizji, ktoś powie publicznej, ktoś powie rządowej, przestanie się sączyć narracja, która wprost godzi w fundamentalne wartości, takie jak tolerancja, jak wzajemny szacunek? Wiesz, nie zapominaj, że to jest człowiek, który miał tam kilka rozwodów kościelnych i kilka ślubów kościelnych dzięki temu. Więc jak wiadomo... Ale mówi się, że to będzie taki przyjaźniejszy głos publicznej telewizji po jego odejściu, że coś się tam zmieni, że to chodzi jednak o wybory. Być może tam znajdzie się też miejsce osoby nieheteronormatywne. Jeżeli chodzi o wybory, to myślę, że nic się nie zmieni. Zobaczymy, jak bardzo osłabnie jeszcze w ciągu najbliższych dni pozycja premiera Morawieckiego, bo tak naprawdę... To Kurski na premiera? Jeżeli on jest do odstrzału, no to zmieni się ta część narracji w TVP, która potrafi Morawieckiemu przyłożyć, prawda, jeżeli on wyrywa się z tej smyczy, prawda, jeżeli gdzieś tam zbacza. Bo jak ci, co oglądają, to wiedzą, no... Takie wolty, prawda, na antenie TVP bywają. To jest prywatna wojenka. Mnie bardziej interesuje to, co się stanie, bo przecież Kurski to jest serdeczny kumpel ministra Ziobry. To jest to środowisko, to jest Solidarna Polska. Solidarna Polska, jak wiadomo, no, chciałaby zjeść ciastko i mieć ciastko, bo w tej chwili musi się trzymać. Ale to wszystko odbija się kosztem PiS-u. Takich osób, jak chociażby autorka książki Oczami Homo, o której dzisiaj oczywiście rozmawiamy. Tak. No bo to jednak ta partia, jak jest twoim zdaniem, musi mieć pewne środowiska, do których żywi awersję i robi to publicznie, bo bez tego by nie była w stanie przetrwać chociażby wyborów, czy nie zawarować sobie pewnych wzrostów w poparcia tej znaczy, partii? PiS robi jeden błąd, bo... Tak naprawdę to jest kolejne pokolenie ludzi wychowanych już po 89 roku, z których duża część z powodów czysto socjalnych i pragmatycznych zagłosowała na PiS. I ich nie interesuje to, czy ktoś siedzi w szafie, czy nie, czy ktoś się trzyma publicznie za ręce, czy nie. Ich interesuje to, ile oni z tego będą mieli. No i jak wiemy albo nie wiemy, PiS przygotowuje kolejne prezenty przed wyborami, bo to mają być chociażby kredyty hipoteczne oprocentowane na całe 2%. Więc chodzi o to, żeby człowiek wchodzący na rynek pracy, żeby go było stać, żeby płacił ratę zamiast teraz ci, którzy wzięli kredyty po 5 tysięcy, to żeby płacił sobie 2 tysiące. I myślę, że bardziej będzie to młode pokolenie zainteresowane tego typu rozwiązaniami, niż rozwiązaniami dotyczącymi aborcji czy... Ale ludzi to interesuje. Zobacz, młodzieżowy strajk klimatyczny. Ja przyznam, idąc ulicami Warszawy, rzadko spotykam osoby w młodym wieku, mam na myśli target wiekowy między 15 a 19 lat, które żywiłyby właśnie awersję do środowisk LGBT, do środowisk tęczowych. No nie, bo to jest normalne. Czego, dopóki człowiekowi nikt nie powie, Adam, człowiek jest niezapisaną kartą, jako dziecko również. I ja ale mam oni, takie przykłady. Oni są za tą wolnością i myślę, że w tej książce, o której dzisiaj mówimy, Izabeli Baśnickiej, to też się znajduje. To z czego wynika oczywiście, ten podział dotyczy właśnie na ludzi starszych, którzy nie rozumieją, czym jest tolerancja i dają temu wyraz, chociażby maszerując pod szyldem ONR-u. No, a ludzie młodzi rozumieją. Kościół katolicki oczywiście, no, który nawołuje do nienawiści, który potępia. Bo Kościół katolicki, który sam ma... Tak, bo to między innymi i o te instytucje chodzi w tym wszystkim, która nie od dzisiaj nawołuje do nienawiści wobec LGBT, która do dziś
nawołuje do tego, żeby kamionować niektóre ich zdaniem negatywne przykłady moralnego zepsucia i tak dalej. No, znamy wszyscy tę nowomowę kościelną, a raczej staromowę, bo oni dalej tkwią w średniowieczu. Nawet papież Franciszek, który miał zmienić oblicze tej ziemi, na przykład no, zezwalając, to były zakulisowe rozmowy z biskupami, na to, by dochodziło za aprobatą Kościoła do ślubów osób jednej płci. No, ten pomysł upadł z biegiem czasu. No, pamiętamy, był bardzo głośny coming out, prawda, jednego z najwyższych urzędników kościelnych, przystojny chłopak zresztą, który stwierdził, że dłużej już tak nie może i była wielka konferencja w Watykanie i tak dalej. Jeżeli ktoś myślał, że to coś zmieni, no to nie. No, jak znamy historię papiestwa od wieków, to jest to historia morderstw, gwałtów, rozwiązłego trybu życia, wielożeństwa papieży i wszystkich innych. No, biorąc to pod uwagę, tę wielką tradycję, jaką ma Kościół katolicki, żeby mówić jedno, a robić po cichu drugie, bo ja nie jestem ochrzczonym człowiekiem, natomiast katolicy nie mogą mieć żadnej nadziei na to, że coś tu się zmieni. Mało tego, no, oni dalej będą żyli w tej swojej obłudzie, w tej swojej hipokryzji. No bo pokaż mi katolika młodego, który... Zanim pokażę, to pokażmy jeszcze okładkę książki Izabeli Basińskiej. Ta pozycja już niebawem w księgarniach. No, myślę, że wywołano, Mariusz, sporo kontrowersji. Pytanie, czy no właśnie Polska jest takim krajem, gdzie naprawdę kontrowersją musi być publikacja, chociażby taka jak ta, która jest żywą historią żywego człowieka, który musiał, jak sam mówisz, uciec z kraju. Jak są twoje szacunki? Ile czasu musi minąć, by Polska w pełni przestała być strefą wolną od LGBT, a stała się strefą szacunku, tolerancji i wzajemnej akceptacji? Myślę, to jest dekada, dwie dekady? Dwa pokolenia, tak? Dwa pokolenia, ponieważ w tej chwili byliśmy razem, uczestniczyliśmy jako dziennikarze w strajku kobiet, byliśmy na tej największej demonstracji i pamiętasz to, co mnie zszokowało, to, że o 22 dzieciaki, wspaniałe dzieciaki zresztą i cieszę się, że jest ich aż tyle. Wychodziły na ulicę. Nie, jest 22, afterek. W moich czasach, a jestem człowiekiem urodzonym na początku lat 70., czyli starej, dobrej daty, kiedy jeszcze nie pijało się. Jakie to jest latte? Z czym? Latte z mlekiem bez laktozy na piance owsianej. No, właśnie. Więc państwo wiedzą, o co chodzi. Jeżeli teraz to pokolenie dojdzie do głosu, dorośnie i zacznie mieć wpływ, to wtedy tak, bo to pokolenie też kiedyś... Ale ono nie czyta w ogóle, Mariusz. Ja się boję, że ta książka może dotrze do tych osób, do których powinna dotrzeć, ale nie sprawi, że ludzie zaczną czytać. 76% Polek i Polaków nie czyta w ogóle w wieku 18-26. Jak ich przekonać, żeby kupić książkę, która może przebiegunować no, polityczną scenę w Polsce? Przekonać, jeżeli chcecie się dowiedzieć, na co cierpi albo co czuje wasz kolega z klasy? Wasza koleżanka z roku, wasz sąsiad, sąsiadka, a być może brat, siostra, to sięgnijcie, bo tak naprawdę odkrywanie własnej tożsamości to jest bardzo długi proces, proces, na który składa się wiele czynników, wiele przeżyć osobistych, czasami tych tragicznych, bo jeszcze przypomnijmy, mamy też wielotysięczną grupę osób, które urodziły się w niewłaściwym ciele, prawda? To jest osób niebinarnych. Tak, i to jest potworny ludzki problem, chociażby ze względu na brak akceptacji ze strony rodziny. Owszem, znam wielu cudownych rodziców. Problem wykluczenia. Tak, ale to absolutnego wykluczenia i na siłę trzymania się tak używania męskiego imienia, zamiast żeńskiego. Znam rodziny, gdzie ten problem został przyjęty normalnie, gdzie nie ma z tym problemu, ale nie zapominajmy o tym, że prawo polskie to jest kuriozum, bo przecież taka osoba musi własnym rodzicom wytoczyć proces. Tak? To właśnie skoro o prawie mowa, to ja przejdę do konstytucji. Które twoim zdaniem fragmenty tego powinna tak być, przynajmniej w normalnym kraju, najważniejszego dokumentu, najważniejszego aktu prawnego w naszym kraju złamano w kontekście łamania praw osób LGBT? Jeżeli możecie wskazać, to też wskaż osoby, które to zrobiły, nazwiska, ewentualnie organizacje. Wiesz co, no, ja bym może bardziej górnolotnie odpowiedział na to pytanie, czyli mamy preambułę stworzoną przez Tadeusza Mazowieckiego bardzo piękną zresztą i Aleksandra Kwaśniewskiego, która właśnie dla mnie piękna nie jest, bo tam jest odwołanie do Boga, jak w Konstytucji 3 maja, która, przypomnijmy, masakrowała polski system, bo dawała pełną władzę Kościołowi i przywileje. Wszyscy się pałują Konstytucją 3 maja, a to jest śmieć po prostu, jeśli chodzi o
rozwiązania nowoczesnego państwa, tak? Można sobie ten tyłek wytrzeć, bo nikt tego nie czytał, ale wszyscy świętują, bo im wmówiono, że to była ale pierwsza jest w Europie. Konstytucja, jest Robert Holda, który rozdaje 14 tysięcy egzemplarzy konstytucji w całej Polsce, zmuszając i sugerując ludziom, by jednak czytali i czytają tą konstytucję, ale konstytucja... dzisiaj ten dokument jest zdaniem posłów opozycji notorycznie łamany i deptany. To jest wynikiem... No wolność czegoś. Człowieka tak, natomiast to nie zmienia faktu, że ta konstytucja już jest przestarzała, ona już nie przystaje do XXI wieku. Ale wiesz, i powinny się tam znaleźć zmiana konkretne... konstytucji wymaga głosowania ponad 60%. Wiem, no, tak, domyślam się. No to jest dzisiaj nieosiągalne w Sejmie. W czasach Platformy również nie było takiej możliwości, patrząc na to z matematycznego punktu widzenia. Była i nie była, bo można było szukać w niektórych rzeczach swoich koalicjantów, natomiast... Ale dzisiaj nie ma tych koalicji. Tutaj jest innego typu zagrożenie, bo gdybym ja miał doradzać Jarosławowi Kaczyńskiemu, skoro Tusk tutaj teraz będzie bronił prawa kobiet do aborcji... No to jest pewne jasne stanowisko. Konkretnie kredyty za 2%. Miesiąc przed wyborami Jarosław Kaczyński ogłasza coming out. No dzisiaj jest pozamiatany. Walczy z, dzisiaj, śmieję się oczywiście, dzisiaj, bo jest to nie... Nie możemy z tego śmiać, bo przecież wiesz, że jest proces karny człowieka, który zasugerował, że prezes również należy do środowiska osób nieheteronormatywnych i dzisiaj ma proces karny. Wczoraj była się rozprawa. Na Żoliborzu są stare, trzeszczące szafy, jak wiesz, bo to wielopokoleniowe meble tam się zbierało, więc nie mogę się wypowiadać na ten temat. Widziałem parę sytuacji własnymi oczami, bo... przez 26 lat chyba pracowałem w Polskim Radiu, w tym w programie pierwszym przez wiele lat i widziałem dzisiejszego lidera jako lidera opozycji jeszcze, który wielokrotnie był wówczas, nie wiem, w Sygnałach Dnia i innych programach i miałem nawet tam okazję tam 2-3 słowa wymienić, zgryźliwie oczywiście, ale zostawmy to. W tej chwili problemem jest to, że nie ma woli politycznej, ponieważ cały czas każdy jeden poseł od lewa do prawa i mówię to... Ale Mariusz, ale Donald Tusk powiedział jedną ważną rzecz. Nie ma na naszych listach miejsca dla kogoś, kto nie poprze tych postulatów. I będzie Kowal. Pytanie, czy to prawda? I pytanie, czy... No, to jest jakaś obietnica wyborcza, Adam, rozumiem. Nie wiem, co jest starsze, historia prostytucji czy historia polityki. Bo myślę, że mają mniej więcej tyle samo lat. Roman Giertych. Czy znasz osobę, która... No dziś optuję za prawami osób LGBT, między innymi za prawami autorki książki Izabeli Basińskiej. A, mówię dopiero publicznie. Jest polityczną prostytutką. Jest to, by to były jest neonazista, jest to człowiek, który zakładał Ligę Polskich Rodzin. Dzisiaj, jest to myślę, człowiek, który zdejmował z anteny moje programy. Mam do dzisiaj gdzieś pisma z Ministerstwa Oświaty Romana Giertycha, który wprowadzał wtedy mundurki, który pisał o Mariuszu Gzylu, że deprawuje młodzież tak swoimi audycjami. Ale Mariusz, ale pamiętaj, że współtworząc książkę, wystawia się też na jakąś krytykę. Na przykład tą konstruktywną, ale też tą mniej konstruktywną. Książka ta będzie pasowała osobom, które walczą o prawa osób nieheteronormatywnych, no ale tym z prawej strony nie będzie ona odpowiadała i na pewno spotka się ona z falą krytyki. Pytanie... A niech się spotyka. Jeszcze lepiej, ale rozmawiajmy na argumenty. Rozumiem, że ta książka to kompendium argumentów przemawiających za tym, dlaczego Polska powinna być krajem tolerancyjnym. Z czysto ludzkiego punktu widzenia tak. Myślę, że to już jest czas, żeby właśnie, nie wiem, ty powiedziałeś dekada dwie, ja powiedziałem pokolenie dwa, osiągnąć pewien krąg cywilizacyjny. Mam nadzieję, miałem dużą nadzieję, która upadła, związaną ze strajkiem kobiet, że tu dojdzie do pewnego mentalnego przełamania społeczeństwa, tak jak to miało miejsce w Hiszpanii, gdzie, jak wiadomo, faszysta rządził do 76 roku i Hiszpania do dzisiaj się w wielu wątkach moralno-mentalnych jeszcze nie ogarnęła, nie doszła do siebie. Mam nadzieję, mam na myśli tutaj społeczeństwo, które też jest w wielu przypadkach podzielone i nie bardzo wie, co z tym wątpliwym trupem, tym truchłem Franco zrobić. Na razie udało się go wyrzucić na śmietnik historii, usunąć z tego panteonu. I tam też to nie było wcale łatwe i też zajęło wiele, wiele lat. Jeżeli nam się uda wyrzucić Kościół katolicki na śmietnik historii, to gwarantuję ci, że z każdym rokiem będzie lepiej, bo nie będzie tej organizacji, która jątrzy i nie będzie tej organizacji, w której połowa posłów PO chodzi w niedzielę do kościoła i się modli i robi to na własnej wsi i która nie zdecyduje się nigdy na przyjęcie oficjalnie pewnych rozwiązań, czego mieliśmy przykład przy okazji strajku kobiet, przy okazji
słynnego projektu ustawy Ratujmy Kobiety. Przecież wtedy to Jarosław Kaczyński zagłosował za tym, żeby przyjąć do dalszych prac projekt Ratujmy Kobiety, a Platforma zagłosowała przeciw wielu jej posłów. To jest niewyobrażalne. Nawet Macierewicz za tym głosował wówczas. Więc to siedzi w mentalu, tu w głowie. A ta bo ja nie powiem zmienić w Warszawie na Wiejskiej niczego, za co potem będą mi obrzucać dom kamieniami u mnie w Piździszewie. No i na tym to wygląda. Pytanie, czy ta książka okręgu nie sprawi, że i twój dom, i dom pani Izabeli Basińskiej dom Izabeli Basińskiej na szczęście jest daleko stąd, już nawet nie w Unii Europejskiej. Książka Oczami Homo i Mariusz Zyldziś. Zachęcam, Izabela Basińska, proszę sięgać, ponieważ bardzo cenię sobie opowieści, tak jest, krwi i kości, o tak to nazwę, nie wydumanych pseudoekspertów, tak, którzy słyszeli, widzieli albo ktoś im opowiedział, tylko osoby, która autentycznie przeszła całą tę drogę do własnej odbudowy, do osiągnięcia szczęścia. I uciekła z kraju z obawy przed, jak tak, mówię, sam represjami. W Wielkiej Brytanii być może lada tydzień czy lada miesiąc oficjalnie zawrze związek małżeński, oficjalnie będzie mogła adoptować dziecko, bo to nie jest tam problem. Ewentualnie będzie mogła, nie wiem, gdy zechce, skorzystać z banku spermy i urodzić dziecko i też nikt jej nie będzie pokazywał palcami za to, ani podpalał jak czarownicę na stosie, więc no naprawdę wiele, wiele, wiele nam brakuje i mam nadzieję, że ta książka sprawi, że część osób zmieni swoje myślenie. Mam na myśli tutaj oczywiście przede wszystkim rodziców, proszę państwa, bo wiem, że w domach rodzinnych jest wielki kłopot. Nie pojmuję jednego: Adam, kocham cię jak syna, tak, jestem twoim ojcem. Przychodzisz do mnie w niedzielę na obiad i mówisz, jestem gejem i ja już cię nie kocham, już nie jesteś moim synem. Jak to możliwe? To znaczy, że w takim domu i chyba nie tu postawmy znak zapytania, bo czas biegnie nieubłaganie. Mariusz Gzyl na naszej antenie. Dziękuję o książce Izabeli Basińskiej Oczami Homo. Ja dziękuję państwu bardzo i zapraszam na kolejne rozmowy dnia tylko na antenie News 24. Jesteśmy także w sieci na WP Pilot, proszę nas szukać. Również powtórka już teraz na Facebooku i YouTubie. Dziękuję bardzo. Dobrego i spokojnego popołudnia.